Zarząd Dróg Transportu Miejskiego na wniosek mieszkańców miasta na linii autobusowej nr 60 stawia nowy przystanek autobusowy. Od najbliższego piątku dla linii 60 uruchomimy nowy przystanek w rejonie ronda u zbiegu ulic Żołnierskiej i Szerokiej. Będzie to przystanek dla linii 60, który ma przede wszystkim ułatwić dostępność do komunikacji w rejonie Krzakowa, a także ma umożliwić przesiadkę z autobusów linii 60 do autobusu 74 i 75. Przystanek w kierunku Stoczni Szczecińskiej otrzyma numer 32531 w kierunku ulicy Cukrowej. To kolejna korekta w komunikacji miejskiej w tym tygodniu. Od ubiegłego poniedziałku na wniosek pasażerów zmieniony został rozkład jazdy linice. Zmiana dotyczy kursu z osiedla Kasztanowego, który z godziny 6.42 został przeniesiony na 7.03. Zmiana dotyczy dni powszednich. Pozostałe kursy pozostały bez zmian.